Siema byki. Jak odpalona fajera, to znaczy lecimy z ekipą w Polskę. Dzisiaj kujawsko-pomorskie. Jadę na stację, tam czeka Arek. Potem lecimy do Torunia. Z Torunia, jak przyjadą chłopaki z Grudziądza, lecimy do Przyjezierza, do takiego, można by powiedzieć, takiego kurortu nad jeziorem. No i w ogóle jak spotkam się z ekipą z Grudziądza, to może jeszcze co innego ustalimy. Może po tym Przyjezierzu może jeszcze gdzieś skoczymy. Temat otwarty. Jakiegoś dobrego paliwa, żeby przeżarło tą resztę ropy. O jest, Arek. Maszyna jest, ale Arka nie widzę. Dobra. Wjadę pod dystrybutor. Dzień dobry. Nie. Dzięki. Do widzenia. No! Siema jeszcze do filmu. Siema. Jest Arek i lecimy. Zaraz. Jakby coś powiedział ci ktoś, to też to będę wyprzedzał. Że co? Jakby Janosik ktoś mówił. Aha. Zgłosił, to też to wyprzedzę i dam znać. Dobra. No, ja nalałem lepszego paliwa. Od razu czuć po kieszeni. Akurat miałem mało. Za 117 zł weszło. Tu musiałem gumkę podłożyć. I teraz jest idealnie. Można śmigać. Thank you.
dzisiaj w tym kasku nowym pierwszy taki wyjazd. Parę kilometrów już ujechałem, ściema. I powiem, rewela jest, nie? Rewela jest. Ja wiedziałem, że on będzie dobry, wygodny. Sprzętu wyjechało. I w ogóle w tym kasku można fajnie gadać. Ustawiłem licznik, żeby wiedzieć, ile klasów dzisiaj zrobimy. 200 spokojnie, ale myślę, że i do 300 dobijemy. 4 godziny jazdy mamy. Chyba jakieś remonty są tutaj. Remonty? No, no zobaczymy, ale ja nie widziałem ostatnio, żeby tu remont był. To jakoś cię przebijemy. No. Jakoś cię przebijemy. Oni pasy tu malują pewnie. Do nowego fotoradaru muszą ładnie tutaj wszystko zrobić. Zarabia. Nie no, jakiś remont robię. A tą studzienkę, jeny, te dwie studzienki to są tragedia. Oni ciągle je naprawiają. Trzy nawet, ale dwie to są takie, że zawsze kołem tam wjedziesz. Ale się zdziwiłem, że na czuja przykręcałem lusterka i się udało trafić, no. O, tu też remontuję. Po ostatnim incydencie, jak na Poznań jechaliśmy, ja po prostu, no nie wiem, no jakoś bardzo uważnie teraz jadę, nawet jak nie widzę zagrożenia jakiegoś, to widzę samochody przed sobą, z naprzeciwka, to zaraz zwalniam, bo mówię, tak jak wtedy okazało się, że to kobieta wyjechała i wyprzedzała.
No tak iść, no normalnie. Są takie przypadki, no kurde, trzeba uważać, no. Cudem się udało, no. Światła drogowe miałem włączone. Jak tak jedziemy gdzieś daleko, to włączam drogówki, żeby być lepiej widocznym. Najbezpieczniejsza jazda. 3-4 motocykle. Pojedynkę to powiem wam, że takich przypadków miałem mnóstwo. Jak sam dojeżdżałem gdzieś do chłopaków, to byłem po prostu niewidoczny. Znaczy, ja miałem światło, ale dla innych kierowców to... Z tymi lusterkami to niebo, normalnie niebo, a ziemia w porównaniu z tamtymi. Tamte od wiatru to chwilę mi się przestawiały. A tu jest stała pozycja. Wszystko widzę. Coraz lepiej, po prostu coraz lepiej. Tam słuchajcie, gościu skuterem nie może odpalić, zaraz tam podjedziemy. Wiesz co, tam gościu ze skuterem stoi, nie może odpalić, podjedziemy zobaczyć, spytamy się, czy nie potrzebuje pomocy. Nawrotkę zrobimy, ich jeszcze nie ma.
ja w plecaku jakieś tam klucze mam. Skutera to raczej na pycha to nie weźmiemy, ale warto zapytać. Widzę, że się tam chłopak męczy, próbuje odpalić. Może bo noga już ścierpła od odpalania. Siema. Siema. Co, nie możesz odpalić? Nie, odpali. Odpali? Odpalił i ten, za gorący jest, nie? Aha. Bo ze sterunia jeszcze nie wiemy, i ten. Aha. I się zgrzał. Odpalił. A to jest ile, jaka pojemność? 50. 50? A duży jest, nie? No. Jak na 50? No ma ten jeszcze gaźnik. On sobie sam dawkę ustawiał. Aha, aha. Aha, aha. No bo przejeżdżamy, patrzymy, widziałem, że go kopiesz, kopiesz. Nie, już odpalił raz. Szkoda, że to nie znaleźli, bo byśmy cię pchnęli. Jo, no. Nie. Daj go do rady. Czyli jak go styk nie odpali? Odpali, odpali. Nie bo już odpalił, ale ja tam nie odpaliłem. Aha, aha. Ale musi silnik ostygnąć. Jednak po całym Toruniu, jak jechałem, to ten, bo byłem na targowisku. To poczekamy, zobaczymy, czy odpalisz. Bo jak nie, to cię na hol weźmiemy, bo my do Ina lecimy. Poboczem będziemy jechać. O, cienko widzę. Ja bym nie był pewny. Masz kawałinki? No cię zaholiłem. Czego to zadzwonię po busa i przyjadę po mnie. Aha. Tak długo już tak stoisz i ten? Czekasz czy? Nie, dopiero zjechałem. Bo ta strasz jechała, mówię zjadę. A mówię to poczekam chwilę. To będzie miał w cień może, daj. Nież na tego nie. I co? Słyszę Gipsa. Nie ma. Jest ekipa z Grudziądza. Jezu, nogi bolą. Siema. 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 Siema Jarek. Siema. Cześć. Siema Patryk. Skutera reanimujemy. Co? Siema. Skutera reanimujemy. O, jakie przystojne. No, no, w końcu, nie? Teraz to pełna profesja. Teraz to ja, nie? Z daleka, mój ulubiony kolor. No. I kas normalny. Teraz to klasa. No. Rękawice. Tylko ja w spodniach teraz jeżdżę. Jemy, ja to ty na ryby? A, bo dobrze jeździsz na to na ryby. No. Nie no, ja już się ubieram. Nie ma, to tamto. Okay. Rozłączamy teraz jakoś? Włączamy czy nie? Nie, bo nie będzie ten, nie? Tu no, gadać. Nie ma ten. Czyli jedziemy co? Na dwa giksy, Yamaha i Honda. Ale moja jeszcze kopci. Tak? No, będziecie czuli diesla. Choć zalałem teraz dobrym paliwem cały zbiornik, ale... No ale i zobacz. Z tą przygodę miałem, nie? No, no. Widzieliście? No, ja widzieliśmy. Słyszałam, jeszcze nie widziałam, ale słyszałam o wiatra. A zobacz, zobacz Patryk, jakie mam lusterka. Nie pogadasz teraz. O kurde. Od no! Podróby, ale są.
kierunkami. Jak one na dół patrzą. Prawie jak moje. No. A to taka gumka jest. To jest na stałe lustro. No, na stałe. A, odwiedziło się. No. No to nie, no bo to właśnie Szyma. No, od nich. No ja wiem, ale ja mam, wiesz, nie oryginały. I u ciebie to jest elegancko, nie? No. I pewno masz tak składane. Tak, tak. No a tu nie, tu jest na stałe wszystko. Chyba, że wiesz... Nie, no jest składane. Przecież jest. No to pokaż. A składają się? Ale jaja, dzięki byku! Kuźma, dzięki Jimoto, jesteście zajebiści! A ten, jakże, co zrobiłeś? To też zrób. A jak ty to zrobiłeś? A, to jest to. Kuźma, no teraz będę... Ty teraz, i tak jedź! Teraz sprawdź, czy się otworzy, teraz sprawdź, czy się otworzą. I tak jest. Teraz to wygląda jak sportowa. Łe tam. Co ty tu składałeś? Oponę, dętkę? No bo tu nie ma regulacji, tutaj, wiesz? Całe życie się człowiek uczy. I sobie zrobiłeś, żebyś widział. Żebym widział, a teraz wszystko widzę. Jak policjant normalnie. Kurde, ale takie motocykli, te lusterka tak jakby. No takie kuźwa są rasowe, nie? Ja wiem, ty dlatego tak się ubrałeś, bo ty szybko chcesz się rozebrać i wykąpać w jeziorze. Dokładnie. No, można się kąpać tam. Gdzie mówisz? Do przy jeziorza. Byliście tam? Nie. No to będzie okazja. Ile kilometrów czy do Ina będzie 40. To jest taka mała wioska. I tam będzie między 40 a 50. I potem możemy jeszcze gdzieś odbić, nie? To jest przy dragach się mija. To jest wiązki piasku na dragacze. Czyli patrz, nawet coś z Gixa mam. Ale jest, nie wiem. Dragach to z tą ropą to walczyliśmy tam, ja pierdzielę. Nie? 3 godziny. Ale to patrz, ujechałeś ten, 5 km, tak? No. Po ile się kapłeś? Po kilometrze? Ja się w ogóle nie kapłem, dopiero ten... Ci? Nie! Czy zadyma? Nie, zadyma była i ten, i Cezary mnie zatrzymywał i mówi... Ale chodził normalnie? Chodził normalnie. Jak był rozgrzany, to A potem już przestawał, nie? No, bo jak to stygnie, ropa potrzebuje wyżej temperatury do spalania. No, jak stanąłem, to już amba, nie? No. Oj, zobaczymy, czy skuter ostygł. A co ze skuterem? No, grzał się. Grzał się. Fajne malowanie te ekstra. Co? Ładne malowanie te ekstra. Będzie chodzi. Będzie. Jesteś uratowany. Nie, wiedziałem, bo się nagrzeje, to tak jest. No to jak tam będzie ci się grzał, to znowu w lecie trochę stanie, no. I dojedziesz. Ja muszę znowu gaźnię wyciszać, nie? No. I już będę gitarę. Patrz, on stoi i jedzie. On nie ma czasu. On za chwilę goni. On za dużo na światłach został. No. A teraz nam się to gaśnie? No, jak długo jeżdżę, nie? Od piątej rana nie jeżdżę, nie? Nie tak jakby. Może się przegrzał w mieście. To, na światłach został. Jechał 200 i się przegrzał. Nie, to nie da radę. Da radę, daj mi idę. No, to bym próbował. Powiedz coś. No, słyszysz? Dobrze? No, słyszę. Ciebie? Siema. No, was słyszę. Siema mordy. Siema mordy. On dziwnie się łączy. Masz takie łącze na czerwone. Chłopaki się łączą przez interkomy. Ja nie mam. Siema. Jedziemy na przyjezierza. Ja słyszę ciebie. Halo. No to wszyscy są, dobra. Halo. To wszyscy się słyszymy. Tylko ja jestem, nie muta. Dobra. Kurwa, Regina nie zmieniła, bo mi się robi. Mają komunikację, to smarujemy, ja prowadzę.